Zaczynamy drugi sezon naszej kariery FC Barceloną i już na samym starcie przychodzi do nas nowy piłkarz, a dzieje się to za sprawą tego, że pod koniec poprzedniego sezonu skorzystaliśmy z okazji i zakontraktowaliśmy Mkhitaryana, który teraz dołącza do nas jako wolny piłkarz. Tak obecnie wygląda nasza kadra, mamy tutaj sporo zawodników, którzy wrócili z wypożyczeń i niektórym naszym piłkarzom kończą się kontrakty po tym sezonie, także je przedłużamy. A Ferminowi możemy zmienić pozycję na SPO, także to robimy i awansuje o 3 punkty overalla wyżej. A Ansu Fatiemu zlecimy zmianę pozycji na lewego skrzydłowego. Dostajemy pierwszą ofertę wymiany z dopłatą za Vitora Roque, ale ją odrzucamy. Real przychodzi do nas po Pedriego, ale z nimi nie gadamy. A Rangersi chcą od nas kupić Erika Garcia, ale my raczej nie chcemy, aby ten zawodnik odchodził w tamte kierunki. Dostajemy nowe oferty transferów i Liverpool jest zainteresowany Gündoganem, także przenegocjujemy sobie tą propozycję. Oferujemy 40 milionów euro, a Jurgen Klopp się na to zgadza. Akceptujemy ofertę z Benfiki za Lenglet i rozpatrujemy oferty wypożyczeń naszych młodych piłkarzy. Ofertę transferu Serginio Desta do Realu Sociedad odrzucamy i dalej zajmujemy się kwestiami wypożyczeń naszych piłkarzy. I Cuellar odchodzi na roczne wypożyczenie do Las Palmas. Za Lenglet dostajemy nową ofertę, tym razem od Majorki i również ją akceptujemy. I również Wolverhampton zgłasza się po naszego defensora. Po Gündogana przychodzi Newcastle, także akceptujemy i zobaczymy, do jakiego klubu odejdzie Niemiec. A odszedł do Liverpoolu za 40 milionów, także jak to zarząd stwierdził, to doskonała okazja. Nasz budżet obecnie prezentuje się następująco, także jesteśmy bardzo blisko hitowego transferu. Ale zanim usiądziemy do jednego stołu z Erlingiem Haalandem, pierwsze musimy porozmawiać z Guardiolą, czy on w ogóle zgodzi się na ten transfer. Oferujemy 250 milionów za Norwega, a Guardiola chce 300 baniek. Zbijamy tą ofertę do 275 i Pep już się zgadza. Negocjujemy kontrakt z samym piłkarzem i Norweg ląduje w Barcelonie, a zarząd chwali nas za kwotę tego transferu. I jako że w składzie mamy dwóch klasowych napastników, nasze ustawienie zmieni się na formację 4-4-2 i Haaland będzie grał przy boku Roberta Lewandowskiego. Ruszamy do Paryża i pod uwagę weźmiemy sobie tutaj kilku młodych piłkarzy. A jako że mamy bardzo dobre relacje z Jurgenem Kloppem, możemy zaciekawić się kilkoma zawodnikami Liverpoolu. Między innymi bierzemy pod oko Koundé, którego Liverpool wykupił od nas pół roku temu. Ale taki Partey albo Thiago na ławkę rezerwowych również wyglądają ciekawie. Alarcón odchodzi na roczne wypożyczenie do Granady. Feje ucieka na rok do Werony. A Lenglet ostatecznie odchodzi do Wolverhampton za ponad 7 milionów euro. Możemy już zmienić pozycję Ansu Fatiemu na lewego skrzydłowego, także to robimy. I skoro mamy dużo piłkarzy na lewym skrzydle, możemy zlecić zmianę pozycji Ferranowi Torresowi. Akceptujemy oferty wypożyczeń naszych młodych piłkarzy, a spośród zaproszeń na turniej przedsezonowy wybieramy Puchar Elity Azji. Dalej akceptujemy oferty wypożyczeń, a ofertę od Juventusu Turyn za Kwaratskhelię jednoznacznie odrzucamy. I robimy to również z ofertą z Atletico za Pedriego. Hector Fort odchodzi do Trabzonsporu na 12 miesięcy, Juan Carlos Calvo do Deportivo Alaves, a inne nasze młode talenty również odchodzą na roczne wypożyczenie. A przed nami pierwsze spotkanie w turnieju przedsezonowym, zagramy z drużyną Neymara. Na ten mecz wyjdziemy takim składem, i spotkanie to przegrywamy 2-1. Rozważamy dalej oferty wypożyczeń, a ofertę za Christensena z Aston Villa odrzucamy. Estanis zostaje wypożyczony do Cadiz na rok, a przed nami drugie spotkanie, tym razem mierzymy się z Lipskiem i wygrywamy ten mecz 2-0 po bramce debiutanckiej Haalanda. Zmieniamy pozycję Ferranowi na prawego skrzydłowego, a w Madrycie i w Paryżu kogoś ewidentnie pogięło, bo przyszli do nas po Balde, który nie jest na sprzedaż. Mark Guiu odchodzi na 12-miesięczne wypożyczenie do Crystal Palace, a my w ostatnim meczu turnieju przedsezonowego podejmujemy Bayern Monachium i wygrywamy to spotkanie 2-0 po bramce Haalanda i lewego. Alex Valje zostaje wypożyczony do Fenerbahce, a przed nami mecz z Bayerem Leverkusen o Super Puchar Europy. I w tym meczu Christensen nie może wystąpić przez czerwoną kartkę,
Także szansę dostanie Eric Garcia. Tak wygląda pierwsza jedenastka zwycięzcy ubiegłorocznej Ligi Europy. I zaczynamy ten mecz od groźnego strzału Jamala, ale Remiro paruje tą piłkę na rzut rożny. Dośrodkowanie na głowę Kwaratskhelii i po raz kolejny broni golkiper Bayeru. Po raz kolejny takie same rozegranie rzutu rożnego, piłka spada przed pole karne. Jeszcze Lewandowski próbował zaskoczyć bramkarza, ale mamy po raz kolejny rzut rożny. Tym razem dośrodkowuje Kwaratskhelii, a Jamal zgrywa piłkę na dalszy słupek i Garcia umieszcza piłkę w bramce, dając nam prowadzenie w tym finale. Akcja Bayeru Leverkusen, chlążek z 16 metra i dobrze Marc-André ter Stegen. Doliczony czas gry pierwszej połowy i Lewandowski oddaje strzał, ale po raz kolejny bardzo dobrze Remiro. Piąta minuta doliczonego czasu gry, strzał Jamala, ale bramkarz Bayeru pokazuje kapitalną dyspozycję. 1-0 wygrywamy po pierwszej połowie. A drugą część spotkania zaczynamy od dośrodkowania na głowę Chlouszka, ale takim strzałem nie zaskoczy ter Stegena. Fatalna teraz strata piłki przez Garcia, kończy się akcją Bayeru Leverkusen, oddają strzał i wyrównują na 1-1. Pora na pierwsze zmiany w tym meczu, za Jamala pojawia się Ferran, a za Musiale Gavi. Kolejna akcja zespołu z Niemiec, dośrodkowanie w pole karne i tracimy bramkę w 83 minucie spotkania. Musimy teraz postawić wszystko na jedną kartę, zmieniamy pozycję na trójkę obrońców i takim składem dogramy końcówkę tego meczu. Ostatnia akcja, strzela Gavi, ale był to bardzo łatwy strzał dla bramkarza i sędzia kończy ten pojedynek. Także trofeum Super Pucharu Europy wznosi ekipa z Niemiec. A my przechodzimy już do pierwszego meczu w lidze, w którym mierzymy się z Rayo i to spotkanie wygrywamy 3-2. W kolejnym meczu wygrywamy 3-1 na wyjeździe z Deportivo Alaves i trochę późno, ale pora zerknąć na cele od zarządu na ten sezon. Rozwój młodzieży jest tutaj oczywiście priorytetem. W ekspozycji marki musimy uzyskać serię 5 zwycięstw w lidze na wyjeździe. Oraz mamy tutaj cel długoterminowy, w którym musimy ściągnąć 3 piłkarzy 82+. W sukcesach musimy wygrywać wszystko, a w finansach w ciągu 3 sezonów musimy zwiększyć wartość klubu o 25%. Symulujemy ostatni dzień okienka transferowego i dostajemy kolejną ofertę za Balde, tym razem od Benfiki, ale oczywiście to odrzucamy. Jako, że mamy jeszcze trochę pieniędzy, to postaramy się wzmocnić linię obrony i udamy się do Liverpoolu po piłkarza, który jeszcze nie tak dawno temu był naszym zawodnikiem, ale przez małą klauzulę odstępnego Liverpool nam go wykupił. Oferujemy 100 milionów za Kunde. Jurgen Klopp na tą ofertę nie przestaje i chce trochę więcej, ale my zbijamy do 120 milionów, jednak to dalej za mało, ale za 125 baniek dochodzimy do porozumienia. Dogadujemy się również z samym Francuzem i Koundé po raz kolejny ląduje w Barcelonie. I tak prezentuje się nasz skład na ten sezon. Uważam, że nie ma tutaj słabych punktów i z taką jakością zawodników możemy powalczyć o wysokie cele. Zatem nie potrzebujemy już wzmocnień, symulujemy ostatnią godzinę okienka transferowego i przechodzimy do Ligi Mistrzów, w której zagramy w grupie G z Aston Villą, Lazio oraz klubem Brydż. Wydaje się to być łatwa grupa, ale zobaczymy jak to będzie. Przed nami pierwszy mecz, na własnym terenie podejmujemy Lazio, symulujemy to spotkanie i remisujemy 1-1. Przechodzimy do meczu z Aston Villą i Pedri przez czerwoną kartkę nie może wystąpić w tym spotkaniu, także zastąpi go Gavi i ten mecz wygrywamy 2-0. Po 8 kolejkach w lidze zajmujemy pierwsze miejsce, jak na razie bez porażki, ale przed nami El Clasico. To skład królewskich na ten mecz, a my wyjdziemy taką jedenastką i ten mecz kończy się wynikiem 1-1. W kolejnym meczu w Lidze Mistrzów wygrywamy pewnie 4-1 z klubem Brydż, a na rewanżowe starcie z tym zespołem damy szansę gry innym piłkarzom i ostatecznie wygrywamy 1-0. W kolejnym meczu pokonujemy Aston Villę 2-1 i przed ostatnim meczem grupowym z Lazio mamy już zapewniony awans z pierwszego miejsca, także po raz kolejny możemy pobawić się składem
I na to spotkanie zmieniamy praktycznie całą jedenastkę z wyjątkiem bramkarza. Szanse gry dostanie Dest, Kubarsi, Christensen, Araujo, Ferran Torres, Gavi, Fermin, Felix, Ansu Fati oraz Vitor Roque. Symulujemy to spotkanie i wygrywamy wysoko 4-1. I tak prezentuje się nasza grupa, mamy 5 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek, a z drugiego miejsca awansuje Lazio. A jeżeli chodzi o 1/8, to trafiliśmy bardzo dobrze, bo zagramy z Fenerbahce. Dostajemy komunikat o kontuzji naszego piłkarza i Balde będzie pauzował przez 4 tygodnie, także nieciekawa sprawa. A przed nami mecz z Atletico Madryt, który przegrywamy 2-1. Po 19 kolejkach, czyli połowie sezonu, zajmujemy pierwszą pozycję w lidze, mamy 2 punkty przewagi na drugim Atletico i 9 punktów przewagi na trzecim Realem, także z naszej strony wygląda to bardzo dobrze. A tak prezentuje się reszta tabeli. Najlepszym strzelcem aktualnie jest Griezmann z 16 trafieniami, Haaland na 5 miejscu z 5 bramkami mniej, najlepszym asystentem jest Pedri, a najlepszym bramkarzem Ter Stegen. Balde jest już po kontuzji, także przywracamy go do składu i patrząc na overall Lewandowskiego, który będzie już tylko coraz mniejszy, pora dokonać pewnych zmian. Zmieniamy formację na jednego napastnika i Lewandowski ląduje na ławce rezerwowych, ale za to Gaviego dajemy do pierwszego składu i on będzie miał szansę się bardziej rozwinąć. Przed nami 1/16 Pucharu Króla, mierzymy się z Sevillą, symulujemy to spotkanie i wygrywamy pewnie 3-0. Arsenal przychodzi z bardzo dobrą ofertą za Lewandowskiego. Możemy zarobić na Polaku około 40 milionów euro, także bardzo sporo, ale jednak chcemy, aby Lewy dokończył ten sezon u nas. A Lipsk przychodzi z ofertą wypożyczenia Vitora Roque na pół roku. Jest to bardzo ciekawa oferta, którą zaakceptujemy, bo skoro mamy już Lewandowskiego na ławce rezerwowych, to nie wiadomo ile minut dostałby właśnie ten 19-letni Brazylijczyk i na pewno w Niemczech będzie miał większą szansę na rozwój. Przed nami mecze w Superpucharze Hiszpanii, my zmierzymy się z Atletico Madryt, a w drugim półfinale Real Madryt podejmie Villarreal. I przed tym spotkaniem musimy dokonać zmian w składzie, ponieważ Musiala musi pauzować za czerwoną kartkę. Także zmieniamy formację na 2 napastników i w składzie melduje się Lewandowski. Symulujemy mecz i wygrywamy 2-0 po bramce Haalanda i Kwaratskhelii. I mamy potwierdzenie przejścia na półroczne wypożyczenie Vitora Roque. W drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii Real Madryt przegrywa 2-4 z Villarreal. I to z drużyną żółtej łodzi podwodnej zmierzymy się w finale. I w tym meczu również zobaczymy Lewandowskiego w pierwszym składzie, a Gavi zacznie na ławce rezerwowych. Przechodzimy do meczu, pora powalczyć o kolejne trofeum dla FC Barcelony. Pierwsza groźna akcja naszej drużyny, Kwaratskhelia w polu karnym zagrywa do Lewandowskiego i Polak daje nam prowadzenie 1-0. Kolejny atak naszego zespołu, Haaland do Kwaratskhelii, ten zgrywa do Musiali i mamy podwyższenie na 2-0. Świetny przerzut Haalanda na prawą stronę do Jamala, Jamal w polu karnym odnajduje Musiala, a ten podwyższa na 3-0 i zdobywa drugiego gola w tym meczu. Po pierwszej połowie wygrywamy 3-0 i pora dokonać paru zmian w składzie. Na boisku pojawi się Christensen, Dest, Ferran Torres, Felix oraz Ansu Fati. Pierwsza akcja w drugiej połowie, Ansu Fati wypuszcza sobie piłkę, rusza z sytuacją sam na sam, której nie marnuje i mamy podwyższenie wyniku na 4-0. Kolejna akcja Fatiego, Fati strzela, ale dobrze golkiper naszych rywali. Cały czas atakujemy, tym razem Felix do Fatiego i po raz kolejny dobra interwencja bramkarza Villarreal. Dośrodkowanie z rzutu rożnego na pierwszy słupek i Fati po strzale z główki umieszcza piłkę w bramce. Ansu Fati przed szansą na hat-tricka, ale strzela wprost bramkarza. W końcu atak naszych rywali, ale kończy się niegroźnym strzałem na bramkę Ter Stegena. Dośrodkowanie Desta, strzela Musiala, ale tylko rzut rożny po tej akcji.
Ostatnia akcja meczu, dośrodkowanie Villarrealu i strzał na bramkę Ter Stegen, ale broni to Niemiec i arbiter kończy ten pojedynek. Także po wygranej pewnie 5-0 to my wznosimy trofeum w Super Pucharu Hiszpanii. W 1/8 Pucharu Króla podejmujemy Athletic Bilbao, symulujemy mecz i wygrywamy pewnie 3-0. W ćwierćfinale podejmujemy Majorkę i po wygranej 1-0 awansujemy do półfinału. W półfinale czeka nas starcie z Atletico Madryt i po pierwszym meczu przegrywamy 1-2. W międzyczasie udajemy się do Turcji na mecz 1/8 Ligi Mistrzów z Fenerbahçe i po pierwszym spotkaniu wygrywamy 3-0. A w rewanżowym spotkaniu półfinału Pucharu Króla remisujemy 1-1 z Atletico i odpadamy z tych rozgrywek. A w finale Atletico podejmie Deportivo Alaves. Na rewanżowe starcie w Lidze Mistrzów z Fenerbahçe dajemy szansę gry naszym innym piłkarzom. Także takim składem wychodzimy na ten mecz, który przegrywamy 0-1 po bramce Szymańskiego. Pora zająć się naszymi juniorami, kilku zawodników ze szkółki juniorów dodajemy do drużyny seniorskiej, a następnie wysyłamy ich na listę wypożyczeń. Tak wyglądają pary ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów, my mierzymy się z Liverpoolem, symulujemy pierwszy mecz i wygrywamy wysoko, pewnie 3-0. Do rewanżu wychodzimy nieco inną jedenastką, ale ponownie wygrywamy, tym razem 4-1 i awansujemy do półfinału. A tak wyglądają wyniki innych spotkań. Akceptujemy oferty wypożyczeń naszych młodych piłkarzy i dowiadujemy się, że w półfinale Ligi Mistrzów zagramy z Bayernem Monachium. Symulujemy pierwsze spotkanie i przegrywamy 2-3, a w rewanżu remisujemy 1-1 i odpadamy z Ligi Mistrzów. A w finale tych rozgrywek Bayern zmierzy się z PSG. Po 34 kolejkach w lidze zajmujemy pierwszą pozycję, mamy 6 punktów przewagi nad drugim Atletico i to z nimi czeka nas teraz spotkanie, które symulujemy i wygrywamy 2-1. Jesteśmy na ostatniej prostej do zostania mistrzem Hiszpanii, a Araujo przychodzi nas poinformować, że szatnia jest niezadowolona i wątpią, że cokolwiek wygrają. Przed nami starcie z Gironą, jeżeli wygramy w tym meczu zapewnimy sobie mistrza na 2 kolejki przed końcem. Symulujemy i wygrywamy 3-2. Także jak wcześniej wspomniałem, zostało 2 kolejki i mamy już zapewnionego mistrza Hiszpanii, a przed nami El Clasico. A w El Clasico przegrywamy 2-1. Na ostatni mecz w lidze z Las Palmas wyjdziemy taką jedenastką i po raz kolejny przegrywamy kolejne spotkanie. Koniec sezonu i zajmujemy pierwsze miejsce w lidze, Real na drugim, na trzecim Atletico, na czwartym Villarreal. A to jest reszta stawki. Najlepszym strzelcem ligi zostaje Griezmann, 24 gole, a Mbappé i Haaland z 21 bramkami. Najwięcej asyst w lidze miał Frenkie de Jong, a to lista najlepszych bramkarzy. Jeżeli chodzi o cele od zarządu, to udało nam się spełnić tylko 2. Było to zadanie z rozwoju młodzieży i wygraliśmy ligę. Dostałem kontrakt na kolejny sezon, który zaakceptowałem. A gdy zacząłem grać dalej, zauważyłem, że w składzie nie ma w ogóle Jamala, którego sam stworzyłem, a po aktualizacji, która była dostępna w grze, zaczęło mnie wywalać tylko jeżeli chciałem wejść do głębi składu, a więc dalsze kontynuowanie tej kariery jest niemożliwe i ten odcinek jest ostatnim z kariery menadżera FC Barcelony. To tyle w tym odcinku, wbijaj na inne materiały na kanale, na przykład na ten, który wyświetli ci się za 3, 2, 1... Call me a call.